Nauczania domowe. Piątek, 27 tydzień zwykły. Psalm 111, wersety od 1 do 6. Tytuł: Posiadłości pogan. Z całego serca będę chwalił Pana w Radzie Sprawiedliwych i na zgromadzeniu. Wielkie są dzieła Pana, zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, a jego sprawiedliwość trwa na wieki. Sprawił, że trwa pamięć jego cudów. Pan jest miłosierny i łaskawy. Dał pokarm bogobojnym, pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłość pogan. Zwróćmy uwagę na werset 6, w którym psalmista opowiada o tym, że Bóg swemu ludowi okazał potęgę dzieł swoich, oddając im posiadłości pogan. Krok po kroku te wyrażenia możemy przeanalizować. Okazał ludowi, to pierwsze wyrażenie, nad którym przyjdzie się nam zatrzymać. Jeśli Bóg coś okazuje swojemu ludowi, oznacza to, że chce, abyśmy dostrzegli to, abyśmy to widzieli. Coś, co Bóg nam kładzie przed oczy. Coś, do czego nas zachęca albo zwraca naszą uwagę. Okazał swojemu ludowi. Cóż takiego? Swoją potęgę. Swoje dzieło. Swoje realizowanie planu, który zakłada pewne zmiany. Jakie to są zmiany? Oddaje ludowi, oddaje wierzącym coś w posiadanie. Jeśli ktoś nam oddaje coś w posiadanie, to jest to jasny sygnał, że wymaga to od nas pewnego rodzaju aktywności. Ja do tej pory tego nie miałem, a teraz to otrzymuję. I właśnie to przekazanie jest rodzajem Bożego działania, to raz. Po drugie, naszej, mojej z Bogiem współpracy. A po trzecie, no to właśnie to powinienem zauważyć. To powinienem zobaczyć. To powinienem dostrzec. Ponieważ Bóg to właśnie pokazuje. Słuchaj, ja biorę i Tobie przekazuję, Tobie oddaję. Co to jest, co Bóg nam pokazuje i co nam przekazuje? Pokazuje to, że dotychczasowe tereny wrogie, obce, nagle stają się moje. Posiadłości pogan to jest ten przedmiot Bożego działania. To jest ten przedmiot przekazania. To jest to coś, na co powinienem zwrócić uwagę i zobaczyć to, dostrzec to. To przekazanie, moje przejęcie jest zauważeniem potęgi dzieł Bożych. Krótko mówiąc, to tak jakby Bóg powiedział: słuchaj, halo, halo, popatrz, biorę coś, co nie było do tej pory Twoje, przekazuję Ci to, i robię to świadomie, pozwalając Tobie śledzić ten proces. W tym się wyraża moja potęga, że zmienia się coś na Twoich oczach. Zobacz to, dostrzeż i nazwij, że to jest potęgą mojego dzieła. I teraz chciałbym, żebyśmy zobaczyli istotę. W Starym Testamencie często mamy to podkreślenie, że nie własną siłą człowiek zwycięża. Że Bóg będzie sam walczył za Izraela, że Bóg sam dokona wszystkich naszych dzieł, że Boża potęga to sprawi, a nie
nasza siła, nasze uzbrojenie, nasze jakieś umowy czy konszachty z innymi wojownikami, narodami, plemionami. Bóg to sprawia, a nie nasza zaradność, siła i wojskowość. Nie nasza potęga, tylko Boża to sprawia. Te posiadłości pogan zatem nie są zdobyte mieczem. Nie o taką zdobycz chodzi. Bo gdyby o taką zdobycz chodziło, to tu byłoby jasno powiedziane. Walcz o to, wysil się, wydobądź miecz i zaczynaj pokazywać swoją odwagę, swoją siłę, umiejętności, zdolności, strategie wojskowe. Nic z tych rzeczy. Bóg mówi, ja tobie to przekazuję. Aktywność moja jest, ale nie jest to siła fizyczna. To jest tekst, który mówi proroczo o ewangelizacji, a precyzyjniej się wyrażając, o mocy ewangelizacji. Bóg zwraca uwagę, na tym polega potęga moja, że ja to zdobywam bez walki, ale z Twoim udziałem. Potęga polega na tym, że Ty jesteś mi posłuszny i idziesz tam, gdzie ja Cię poślę, nie biorąc dwóch sukien, trzosa, torby, zapasów. Ty idziesz tam jak owca między wilki. Pozornie słabszy, teoretycznie gorzej wyposażony wojskowo. Ale to, co niesiesz, to jest Ewangelia. I to jest ta moc Boża, która zmieni teren pogański na teren sprzyjający Bogu. I posiadłości pogan, majątek ludzi dotąd obojętnych, a nawet wrogich, zaczyna służyć Bogu, bo oddaje to w ręce ludzi wierzących, którzy rozumieją, że jest to ten rodzaj współpracy, w którym my wkładamy swój intelekt, swoją wiarę, swoją modlitwę, swoje życie i codzienność po to, żeby te posiadłości pogan, te osoby były zaproszone do Bożego Królestwa i Bóg je nam daje. Bóg je nam powierza. Idźcie tam, na krańce ziemi, idźcie tam do krajów pogańskich, aby te posiadłości stały się miejscem objawiania mocy Bożej, objawiania potęgi ewangelizacji. Módl się, aby stawało się to na Twoich oczach to, co tu proroczo psalm i psalmista wypowiada. Aby rzeczywiście na Twoich oczach Boża potęga sprawiała, że coś, co do tej pory jest posiadłością pogan, staje się od teraz posiadłością wierzących i posiadłością Boga. Niech Ci w tej modlitwie, w tej ewangelizacji i w tym procesie błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.